Cześć, witam Was w drugim odcinku Bramczarskiego Vloga. Dzisiaj chciałem ruszyć temat troszkę inny, nawiązujący trochę do vloga, który robiłem dla grupy kanału Bramkarskiego jakiś czas temu. Wtedy było o książkach bramkarskich, dziś chciałbym ruszyć temat filmów może nie tyle bramkarskich, co filmów piłkarskich. Co warto według mnie obejrzeć, co nie warto. No to lecimy. Przygotowałem listę top 10, nazwijmy to w ten sposób, aczkolwiek uważam, że aż 10 dobrych filmów piłkarskich nie użyczymy na światowym rynku, dlatego ta lista jest taka bardzo naciągana i zaczyna się nawet od takiej mega, według mnie, naciąganej pozycji. Ale zanim przejdę do tej listy, chciałem jeszcze dodać, że nie ujmuję w niej anime, czy to Captain Hook, czyli nasz Kapitan Tsubasa, czy choćby filmy o chuliganach stadionowych, tak? Czyli według mnie świetne Football Factory o kibicach Chelsea i tak samo ten śmieszny Green Street Hooligans o rzekomej bojówce West Hamu, która nazywała się zupełnie inaczej. Więc tak, tego nie traktujemy w kategorii piłkarskiej, przynajmniej ja. Aczkolwiek jeśli byśmy chcieli jakieś filmy chuligańskie, to z tego miejsca bym chciał Wam polecić film i książkę, znaczy jak inaczej, film pod tytułem ID i książka w polskim tłumaczeniu, bodajże to był tytuł Ja kibic, o dwóch policjantach tajniakach, którzy przeniknęli pod koniec lat 90. do bojówki Millwall. Świetnie pokazana historia od środka, nie tak cukierkowa jak ta West Ham, troszkę mocniejsza niż ta o Chelsea, Football Factory, dlatego to jest pozycja warta do obejrzenia, oczywiście. Książka jest dość łatwo dostępna, z filmem jest trochę gorzej. Widziałem go gdzieś na YouTube w troszkę biednej wersji, ale myślę, że warto obejrzeć, jeśli ktoś się interesuje klimatami chuliganki stadionowej. A teraz tak, przejdźmy do tych filmów, do tej rzekomej top 10 filmów piłkarskich, aczkolwiek już pierwsza pozycja, czyli numer 10 na liście. Umieściłem serię Goal, przygody Santiago Muneza w Newcastle United, później w Realu Madryt. No, film bajka, ja osobiście ten film obejrzałem raz lat temu, X, kiedy on wyszedł i na tym starczy, bo po prostu no, historia dobrze znana, tak? Opowiada historię, znaczy historia, film dobrze znany, historia opowiedziana w nim to biedny chłopak z Meksyku staje się gwiazdą piłki. Tak, no trochę dzieło w przypadku, aczkolwiek wszystko wychodzi, tak? Standardowa bajka, hollywoodzkie kino. No, jak dla mnie, umieściłem na liście, bo nie miałem niczego lepszego, a czymś chciałem tą listę rozpocząć. Tak, numer 9. Wielka ucieczka, Great Escape. W oryginale, błysnąłem angielskim, film, który jest naszpikowany gwiazdami, bo gra w nim Pele. Gra w nim Sylvester Stallone, tak? Więc mamy piłkarza i Rockiego. Jest Kazimierz Dejna, oczywiście w epizodycznej postaci. No, film też jest troszkę taki... Jest napchany gwiazdami, tak? Gwiazdy piłki lat 70., 60. W tym filmie nie będę wymieniać, bo nie. Uważam, że film jest fajny do obejrzenia w niedzielne popołudnie zamiast familiady, aczkolwiek to nie jest też jakieś kino, które stricte opowiada historię drużyny piłkarskiej, budowania drużyny piłkarskiej czy czegoś w tym stylu. Jest to film wojenny z elementami piłki, napchanych gwiazdami piłki, więc fajna rzecz do obejrzenia, myślę, że na raz, aczkolwiek nie jest to film, który według mnie jest filmem świetnym. Kolejna pozycja numer 8 na mojej liście to film na podstawie książki Nicka Harbiego, Futbolowa gorączka, czyli Fever Pitch. Film opowiada i już tutaj film się zbiega już z wydarzeniami historycznymi, tak? Jest to końcówka lat 80., sezon 88-89 w wykonaniu, bodajże 88-89 albo 89-90. W wykonaniu Arsenal Londyn. Film opowiada historię kanonierów, który gdzieś jest z tą drużyną cały czas, a ostatnia scena filmu, znaczy może nie ostatnia scena filmu, może, no ale generalnie film zmierza do tego,
pamiętnego meczu na Anfield Road, gdzie Arsenal musiał wygrać minimum różnicą dwóch bramek, żeby zdobyć mistrzostwo Anglii i tak się też dzieje w fajnych okolicznościach, więc ten film jest opowieścią, historią zmieszaną z faktami i myślę, że warto go obejrzeć. Jest napchany różnymi rzeczami, które nie są związane stricte z piłką, ale motywy piłkarskie w tym filmie są naprawdę fajne, więc ten już polecam obejrzeć. Kolejną pozycją, którą umieściłem na mojej liście, numer 7, to piłkarski poker. Jakiś czas temu wleciał w polskiej telewizji, więc sobie go przypomniałem bardzo chętnie. Piłkarski poker z Januszem Gajosem, z Marianem Opanią między innymi, opowiada końcówkę lat, przełom lat 80. 90. w polskiej piłce i świetnie pokazuje to, jaka była wtedy korupcja, jak wszystko było ustawiane i przed sezonem było wiadomo, jak sezon będzie wyglądać. Jeden z moich ulubionych cytatów z tego filmu: ja jestem uczciwy, miało być, zapłacili za 3-0, będzie 3-0. Więc no, tak ten film pokazuje ówczesną historię polskiej piłki, jak jest teraz. Zostawiam to do waszej oceny. Kolejny na pozycja numer 6 to nie film, a serial, angielska gra. Jest to miniserial wyprodukowany dla platformy Netflix, który wyszedł stosunkowo niedawno i ja też stosunkowo niedawno go obejrzałem. Opowiada o początkach piłki, powstania w ogóle sportu, jakim jest piłka nożna. Jest to historia drużyny z Lancashire Dower, gdzie cała historia zaczyna się w momencie, kiedy do klubu dołącza Szkot Fergus Suter. Postać historyczna, bohater, jak się z tego filmu dowiadujemy i też z książek, może nie z książek o nim, ale z historii piłki, bohater pierwszego gotówkowego transferu. No, chłop, który troszkę namieszał w angielskiej piłce, póki była taka jeszcze, powiedzmy, półamatorska, bo w zawodowej piłce nie grał. Oczywiście tak, ale mniejsza. Wracając do serialu. Serial angielska gra składa się bodaj z 6 odcinków, z czego ja miałem mega problem z przebrnięciem pierwszych 2,5 mniej więcej. Dla mnie ten serial się mógłby zaczynać w połowie trzeciego odcinka. Odcinka, więc tutaj polecam obejrzeć, aczkolwiek ostrzegam, pierwsze odcinki, no, będzie troszkę trudno przebrnąć, przynajmniej mi było troszkę trudno przebrnąć. Pozycja numer 5. Mike Bassett, England Manager. Jest to film o bardzo przejaskrawiona komedia o trenerze piłkarskim, który zostaje selekcjonerem reprezentacji Anglii troszkę przed mundialem, w nieokreślonej linii czasowej, aczkolwiek po grupie eliminacyjnej widzimy, że to jest coś w okolicach roku 98. Nie ma tam żadnych prawdziwych nazwisk piłkarskich, poza Pele, który się przejawia jako dziennikarz sportowy, w tym, znaczy może nie dziennikarz, a osoba, którą przeprowadzają wywiady. Jest to historia przekomiczna, mega utrzymana w brytyjskim humorze, stricte poświęcona piłce. Naprawdę jest dość ciężko ją zobaczyć w polskiej wersji językowej. Ona kiedyś była na TCM bodajże, w polskiej wersji językowej. Ja tam ten film zobaczyłem po raz pierwszy. Jest na YouTube, jakbyście chcieli obejrzeć. Naprawdę polecam. Około półtorej godziny świetnej zabawy. Świetnie wykreowana postać głównego bohatera, Mike'a Bassetta. I myślę, że tym postaram się was zachęcić, tak, że to jest świetnie wykreowane, jest dużo nawiązań do różnych wydarzeń historycznych, piłkarskich, z reprezentacją Anglii, bo to ona jest głównym jakby bohaterem tej drużyny, więc polecam was, wam bardzo serdecznie. Mike Bassett, England Manager. Pozycja numer 4 to jest film, który obejrzałem jako ostatni, tytuł The Keeper. The Keeper to jest film, który opowiada historię powojennej Anglii, kiedy do jednego z małych klubów, właściciel tego klubu podpatrzył sobie, dostarczając do obozu jenieckiego prowiant, podpatrzył sobie jednego z Niemców, który bronił. Bert Trautmann, tak się nazywał ten człowiek. Jest to legenda Manchester City, Bert Trautmann.
O nim będzie osobny odcinek, osobny vlog o tej postaci. Film opowiada jego historię, no tak naprawdę życia, jego kariery piłkarskiej. Polecam, jest naprawdę bardzo wciągający. Nie chcę zdradzać do końca fabuły, tak? No bo opowiada po prostu jego ścieżkę kariery, jakby to powiedzmy, tak? Wszystko, z czym się musiał zmierzyć Niemiec, nazista, czy też postnazista, nie wiem jak go określić, w powojennej Anglii. Pozycja numer 3. Wracamy do klimatyki komediowej Mean Machine. W Polsce znane jako Zabójcze Maszyny, czy Mecz Ostatniej Szansy. A tak naprawdę jest to pierwowzór filmu, który miał tytuł Wykiwać Klawisza. Wykiwać Klawisza było w futbolu amerykańskim, a Mean Machine jest pierwowzorem tego filmu, angielską wersją, kiedy więźniowie grają z klawiszami w piłkę nożną w jakimś jednym z brytyjskich więzień, a główną rolę w tym filmie gra niesamowity Vinnie Jones. Co tu dużo powiedzieć? No, nazwisko Vinnie'ego Jonesa, klimat więziennej piłki, no to wszystko myślę, że sam w sobie już składa się w bardzo świetną reklamę tego filmu, który bardzo Wam serdecznie polecam. Numer 3 na mojej liście, Mean Machine. Numer 2 to będzie ponownie serial z Netflix. Myślę, że wiecie, co to jest. Sunderland Till I Die. Nie jestem kibicem czarnych kotów i tak naprawdę chyba nigdy nie sympatyzowałem z tą drużyną w żadnym meczu, nie przypominam sobie. Aczkolwiek ten serial jest na tyle fajnie nakręcony, na tyle fajnie pokazuje, jak całe miasto Sunderland żyje tym klubem, jak ten klub funkcjonuje od środka, że oglądając ten serial i znając bądź jak się toczyła historia tego klubu na przestrzeni 2 ostatnich sezonów, chce się go oglądać i czeka się jakby na kolejne zwycięstwo tej drużyny. No, serial świetnie pokazuje to, jak klub funkcjonuje, jak są przywiązani do niego kibice. To jest takie typowe, myślę, brytyjskie podejście do klubów piłkarskich. To samo przeżyłem będąc w Burnley, kiedy miałem okazję rozmawiać z kibicami, kiedy miałem okazję chodzić po ulicach i oglądać zachowanie ludzi, tak? Jeżeli idziesz przez, teraz już jest, nie nawiązuję do tego serialu, ale jeżeli ja szedłem przez Burnley i nie spotkałem osoby, czy to starszej, czy młodszej, która nie miała herbu klubowego przyczepionego gdzieś do ubrania, czy nie miała bluzy klubowej, no to fajnie pokazuje, jak Anglicy żyją klubem. I serial Sunderland Till I Die jest taką mega fajną namiastką tego, co można spotkać będąc w Anglii, będąc w jakimś mieście, gdzie jest tylko jeden duży klub i jak fajnie ten klub buduje społeczność, tak? Więc Sunderland Till I Die nawet dla ludzi kibicujących Newcastle myślę będzie fajną historią do obejrzenia. No i numer jeden na mojej liście wywołany Newcastle United, bo to będzie jakby duże nawiązanie do głównego bohatera ostatniego filmu, który Wam polecam. Sir Bobby Robson, Więcej niż trener. To jest też film wyprodukowany dla Netflix. Opowiada historię Sir Bobby'ego Robsona. Począwszy od jego pierwszej pracy z Ipswich Town, po jego koniec kariery w Newcastle United i jego jakby ostatni mecz w życiu, czyli gwiazd Newcastle, które grały dla jego fundacji charytatywnej walczącej z rakiem na St. James's Park. No, jest to film, który świetnie obrazuje postać tego wielkiego trenera, który bardzo, bardzo fajnie wciąga do obejrzenia i tak naprawdę ja pod ten film specjalnie zdecydowałem się na wykup Netflixa. No, nie żałuję, tak? Bo naprawdę te 1,5 godziny, czy troszkę więcej, oglądając tę historię Sir Bobby'ego Robsona, dowiadujemy się o nim zupełnie nowych rzeczy, więcej rzeczy. I to sprawia, że ten trener, którego darzy się sympatią pomimo wszystko, słysząc tylko jego osiągnięcia, przy jakby bliższym poznaniu dzięki temu filmowi, staje się osobą jeszcze fajniejszą, taką, którą jeszcze bardziej się ceni. Więc to był mój top 10 filmów piłkarskich. Polecam, zapraszam oczywiście do komentowania, spierania się, czy miałem rację, czy nie, czy bredzę, czy nie.
No i to tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał, nie wiem, listę tych filmów, czy jeszcze coś o nich dowiedzieć się więcej przed obejrzeniem ode mnie, zapraszam do, jak już wspomniałem, komentowania, subskrybowania, lajkowania i do następnego odcinka. Cześć!